Skoro już opowiadać, to trzeba by wszystko od początku opowiedzieć. Jak i dlaczego ożeniłem się i jaki byłem przedtem. Wtedy żyłem jak żyją wszyscy. Mam na myśli naszą sferę. Jestem dość zamożnym obywatelem. Skończyłem uniwersytet. Żyłem przed małżeństwem jak wszyscy, to jest rozwiąźle. Jak wszyscy ludzie z naszej sfery, żyjąc rozwiąźle, byłem pewien, że żyję jak należy. O sobie myślałem, że jestem przemiły chłopak, całkowicie moralny człowiek. Nie byłem przecież uwodzicielem, nie miałem niezdrowych skłonności. Nie robiłem z rozpusty głównego celu życia, jak wielu moich rówieśników, lecz oddawałem się jej statecznie, przyzwoicie, dla zdrowia. Unikałem kobiet, które urodzeniem dziecka lub przywiązaniem do mnie mogłyby mnie skrępować. Może zresztą były dzieci i były przywiązane, ale postępowałem tak, jakby ich nie było. I to właśnie uważałem nie tylko za moralne, ale się tym szczyciłem. Zdumiewające, jak zupełne bywa złudzenie, że piękno jest dobrem. Ładna kobieta mówi głupstwa, my słuchamy i nie dostrzegamy głupoty, lecz mądrość. Mówi i robi rzeczy obrzydliwe, a my widzimy w nich coś miłego. A kiedy nie mówi ani głupstwa, ani rzeczy obrzydliwych, a jest przy tym ładna, wówczas nabieramy przekonania, że jest niezwykle mądra i moralna. Zresztą niech się pan przejdzie w każdym wielkim mieście po sklepach. Tam tkwią miliony, nie da się oszacować włożonych w to wszystko ludzkich wysiłków. Ale popatrz pan, czy w 90% tych sklepów jest choć cokolwiek na użytek mężczyzn? Cały luksus życia jest wynikiem nacisku kobiet. Policz pan wszystkie fabryki. Ogromna ich część wyrabia bezużyteczne ozdoby, ubrania, drobiazgi dla kobiet. Miliony ludzi, pokolenia niewolników giną w nieludzkim trudzie w fabrykach tylko dla zaspokojenia kobiecych zachcianek. Kobiety jak królowe trzymają 9/10 rodzaju ludzkiego w jarzmie niewolnictwa i znojnej pracy. A wszystko dlatego, że je poniżono, pozbawiono równych praw z mężczyznami. I oto mszczą się oddziaływaniem na nasze zmysły, łowieniem nas w swoje sieci. No i żyliśmy. Wzajemne stosunki stawały się coraz bardziej wrogie. Doszło wreszcie do tego, że już nie rozdźwięki wywoływały wrogość, lecz wrogość wywoływała rozdźwięki. Cokolwiek powiedziała, z góry się z tym nie zgadzałem, podobnie ona. W 4 roku małżeństwa obu strony nie stwierdziliśmy jakoś spontanicznie, że nie możemy się porozumieć. Już nawet nie usiłowaliśmy się dogadać uczciwie. W najprostszych rzeczach, zwłaszcza w kwestii dzieci, każdy z nas obstawało niezmiennie przy swoim. Jak sobie teraz przypominam, wcale mi tak specjalnie nie zależało na bronionych przeze mnie poglądach, żebym nie mógł się ich wyrzec. Ale ona była przeciwnego zdania, a ustąpić? Jej, ustąpić? O, nie, na to się zdobyć nie mogłem. Ona też. Prawdopodobnie uważała, że zawsze ma wobec mnie rację, a ja... Ja w swoich oczach byłem wobec niej po prostu święty. Wiele przemyślałem. Na wiele rzeczy patrzę inaczej niż przedtem i chcę o tym wszystkim powiedzieć. No więc zamieszkaliśmy w mieście. Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć 100 lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił. Zastanawiać się nad sobą nie ma kiedy. Każda chwila jest zajęta. Interesy, towarzystwo, zdrowie, sztuki piękne, zdrowie dzieci, ich wychowanie. To trzeba przyjąć tych czy owych, odwiedzić tych czy tamtych, zobaczyć te czy tamtą, usłyszeć te czy tego. Przecież w mieście w każdej chwili jest jedno albo nawet więcej wydarzeń, których w żaden sposób nie można pominąć. I w takim pośpiechu skąd mają być wyrzuty sumienia? Skoro w naszej sferze w ogóle nie ma sumienia, prócz, że się tak wyrażę, sumienia opinii publicznej i kodeksu karnego. Ale w tym wypadku nie zachodzi przekroczenie żadnego z nich. Nie ma się czego wstydzić wobec opinii, bo wszyscy to robią. Po cóż mnożyć biedaków lub pozbawiać się okazji do życia towarzyskiego? Również kodeksu karnego nie ma powodu się wstydzić lub obawiać się go. To inne rzucają dzieci do stawów i studzien. Takie, rozumie się, trzeba wtrącać do więzienia.
a u nas wszystko się robi we właściwym czasie i schludnie. A ona po jakimś czasie po prostu ocknęła się. Opamiętała i zobaczyła, że istnieje cały Boży świat z jego radościami, o których zapomniała. Byleby nie przepuścić okazji. Co przeszło, nie wróci. Tak prawdopodobnie myślała, a raczej czuła, a i nie mogła myśleć i czuć inaczej. Wychowywano ją w przekonaniu, że jedyną rzeczą na świecie godną uwagi jest miłość. Wyszła za mąż, otrzymała coś niecoś z tej miłości, ale bynajmniej nie to, co sobie obiecywała, czego oczekiwała. No i wiele rozczarowań, cierpień, przy tym niespodziewaną mękę, dzieci. I ta męka ją wyczerpała. A mnie dręczyła świadomość, że nie czuje do mnie nic prócz stałej irytacji, przerywanej tylko od czasu do czasu zwykłymi wybuchami zmysłów. A ten nowy gość, dzięki swej zewnętrznej elegancji, dzięki temu, że jest dla niej kimś nowym, a zwłaszcza dzięki niewątpliwemu talentowi muzycznemu i zbliżeniu wynikającemu ze wspólnej gry, a przede wszystkim wpływowi, jaki wywiera muzyka, zwłaszcza skrzypce na wrażliwe natury, że ten człowiek musi się jej podobać. I bez najmniejszego wahania pokona ją. Ugnie, stłamsi, owinie sobie wokół małego palca. Zrobi z nią wszystko, co zechce. Tak w ogóle muzyka to straszna rzecz. Podobno muzyka działa uszlachetniająco na duszę. To bzdury, nieprawda. Nie działa na duszę ani uszlachetniająco, ani poniżająco, lecz drażniąco. Jak to panu powiedzieć? Muzyka zmusza mnie do zapomnienia o sobie, o swoim istotnym położeniu. Przenosi mnie w jakieś inne, nie moje położenie. Pod wpływem muzyki wydaje mi się, że czuję to, czego właściwie nie czuję. Że rozumiem to, czego nie rozumiem. I przede wszystkim, że mogę to, czego nie mogę. Tłumaczę to tym, że muzyka działa jak ziewanie, jak śmiech. Nie chce mi się spać, ale ziewam, patrząc na ziewającego. Nie mam się z czego śmiać, ale śmieję się, słysząc, że ktoś się śmieje. Na mnie przynajmniej tak to działa, niezwykle. Jakby się odsłoniły przede mną całkiem nowe, zdawało mi się, uczucia. Nowe możliwości, o których nie wiedziałem do tej pory. Co to było to nowe, co poznałem? Nie umiałem zdać sobie sprawy, ale świadomość tego nowego stanu była bardzo radosna. Te wszystkie znane mi osoby w tej liczbie, żona i on, ukazały mi się w całkiem innym świetle. Dopiero teraz przypominam sobie ich twarze owego wieczoru, kiedy po sonacie zagrali jakiś namiętny drobiazg. Nie pamiętam czyj. Czy nie było jasne, że między nimi wszystko dokonało się tego wieczoru? I czy nie było widać, że już tego wieczoru nie było między nimi nie tylko żadnej bariery, lecz że oboje, głównie ona, odczuwają pewien wstyd po tym, co między nimi zaszło? Pamiętam, jak blado, żałośnie i błogo uśmiechała się, ocierając pot. Już wtedy unikali patrzenia na siebie i dopiero w czasie kolacji, kiedy nalewał jej wodę, spojrzeli na siebie i nieznacznie się uśmiechnęli. Ze zgrozą przypomniałem sobie teraz to ich przechwycone przeze mnie spojrzenie z nieznaczącym uśmiechem. Tak, już się stało. Mówił mi jeden głos, lecz natychmiast inny mówił coś zupełnie odmiennego. Coś ci się przywidziało. To niemożliwe, powiadał. Nieswojo mi było w ciemnościach. Zapaliłem zapałkę i strach jakiś ogarnął mnie w tym małym pokoiku o żółtych tapetach. Wziąłem papierosa i jak zawsze bywa, kiedy się kręcimy w tym samym błędnym kole nierozstrzygniętych sprzeczności, musi człowiek palić. Paliłem więc jednego po drugim, żeby się odurzyć i nie widzieć tych sprzeczności. Mimo wszelkich wysiłków, by sobie teraz przypomnieć, ani rusz nie potrafię uprzytomnić sobie mego ówczesnego stanu. O czym myślałem? Czego chciałem? Nie mam pojęcia. Pamiętam tylko, że miałem świadomość, że w moim życiu zanosi się na coś strasznego, bardzo ważnego. Czy to coś ważnego nastąpiło dlatego, że tak myślałem, czy dlatego, że przeczuwałem? Nie wiem. Możliwe i to, że po tym, co się stało, wszystkie poprzedzające chwile nabierały w moim wspomnieniu ponurego zabarwienia. Kiedy ludzie mówią, że w napadzie szaleństwa nie pamiętają tego, co robią,
Jest to bzdura, nieprawda. Pamiętałem wszystko. Ani na chwilę nie przestawałem pamiętać. Im mocniej rozniecałem sam w sobie opary szaleństwa, tym jaskrawiej rozjarzało się we mnie światło świadomości, przy którym nie mogłem nie widzieć tego, co robię. W każdej sekundzie widziałem, co robię. Wiedziałem, że to robię, jak gdyby po to, żebym mógł pożałować. Powiedzieć sobie, że mogłem się wstrzymać. Wiedziałem, że robię coś potwornego. Coś takiego, czego nigdy nie robiłem i będzie miało to potworne następstwa. Ale ta świadomość mignęła jak błyskawica, a zaraz po niej nastąpił czyn.